Witam. Dostęp do broni dla każdego. No, dobry temat. Król Polski Wojciech Edward Leszczyński ustanowił, niejako zażądał od władzy obecnej, która się już kurczy w swym autorytecie. Polacy już powolutku mądrzeją, już przestają wierzyć w niemiecką telewizję i polskojęzyczną, która leci w ich domach. Dobry temat. Ciekawe jak z realizacją. Co na to Kukiz15? Twierdzi, żeby każdemu polskiemu obywatelowi wydać broń. Ostatnio dzięki władzy żydowskiej wydano dużo obywatelstw. Żydowskiego pochodzenia, bodajże ukraińskiego także. I Kukiz tak jakby o tym nie wiedział. Kukiz no nie raz już dał dupy. To jest agentura no, służb specjalnych. Czemu? No chciał wprowadzić JOW-y. Co to są JOW-y? JOW-y to jest taki ala system, coś jak sejmikowanie, ale z wirusem. Czyli JOW-y zabetonowałyby, wzmocniłyby władzę żydowską na ziemiach Korony Polskiej. A nasi przodkowie wymyślili semikowanie, Królestwo Polskie jest wskrzeszone i z tego co widzę, nie ma nic lepszego. No, Cichocki coś tam proponuje. Więcej proponuje buntu wobec obecnej władzy niż kreowania nowego systemu. Wszystko jest kwestia korzeni i fundamentów. Wiadomo, budując dom na ziemi, nie za bardzo, ale Królestwo Polskie ma solidne fundamenty. Od końca XVIII wieku? Nie, XIX. Czy 18? No jakoś tak 1718, od końca XVIII wieku. Co tam Cichocki proponuje, nie wiem. Może ktoś by się na internecie wypowiedział pod względem prawnym, pod względem logistyki, co tam jest takiego dobrego w tym. Pod względem merytorycznym, może by się tam ktoś na temat Kukiza wypowiedział. No nie wiem, nie widzę no, tego jakoś tak. Nad tematem Królestwa Polskiego i historii się interesuje. Cóż daleko szukać? Polscy przodkowie coś wymyślili, było bardzo dobre, działało. Piłsudski to zniszczył, zrobił zamach stanu. Teraz Soros chce zrobić sam zamach stanu przez Majdan. Po co to? No, ponieważ Polaczek musi siedzieć cichutko, a Niemiec niech sobie ten węgiel wydobywa. Przyjechali Amerykańcy. Niech sobie Amerykańcy wezmą tą ropę, której jest w chuj pod nami. Niemcy niech sobie też te złoża uranu wydobywają, metale szlachetne i tak dalej. Królestwo Polskie. Gdyby to było takie byle jakie, to nie miałbym tylu negatywnych komentarzy pod filmami z brakiem jakiejkolwiek merytoryki poza ukraińską kulturą w języku polskim.